Zimowe przygody autobusu pasażerskiego. Autobus cieszył się początkiem zimy, bo wkrótce rozpoczną się święta. Będzie można odwiedzać się nawzajem i dawać prezenty. Mieszkańcom miasta jest bardzo potrzebna jego pomoc. Na autobusa czekało wiele przygód i nic nie chciało się pominąć. Ale nagle pogoda się zmieniła. Zaczął padać gęsty śnieg, jaki przeszkadzał autobusowi widzieć drogę i przyklejał się do przedniej szyby. To bardzo przeszkadzało ruchowi. Oprócz tego, z powodu silnego mrozu, powstał lód i autobus całkowicie się zatrzymał, bojąc się poślizgnąć i zjechać z drogi. Co robić? Czy święta zepsute i będzie musiał spędzić zimę w garażu? Może Bibi będzie mógł czymś pomóc? Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da. Malowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i już wszystko jest w porządku. W tym dniu spadły silne opady śniegu i Bibi postanowił oczyścić śnieg przed warsztatem, aby odwiedzające mogli łatwo do niego dotrzeć. I raz, i dwa, a oto pierwszy gość. Oj, dlaczego jesteś taki smutny? Autobus powiedział, jak chciał pomóc mieszkańcom miasta i jak silne opady śniegu przeszkadzały widoczności. Jak omal nie poślizgnął się na śliskiej nawierzchni. Ale bałagan! Dlaczego stoimy na mrozie? Przyjedź szybko do warsztatu i zobaczymy, jak ci pomóc. Zimą poruszanie się jest znacznie trudniejsze. Z powodu niskiej temperatury i śniegu droga jest pokryta lodem i koła się ślizgają. Musimy zrobić tak, żeby twoje koła lepiej trzymały się na wierzchni. Wtedy bezpiecznie przejedziesz śliskie odcinki. Niech pomyślę. Myślę, że to niezawodny sposób. Tak, będzie bezpieczniej stać. Ale my musimy odjechać. Nie pasuje. A jak ci takie koło? Przyczepność będzie dobra. Ale bez opon będzie jechać bardzo niewygodnie. Może to się nada? Idealny wybór. Będzie jechać wygodnie, a i ślizgania nie będzie. Do bezpiecznego poruszania się w zimnych porach roku zostały opracowane specjalne zimowe opony z małymi kolcami. Lepiej się trzymają na wierzchni i nie ślizgają się na zamarzniętej drodze. Co się stało? Jeszcze jakieś problemy? Ano tak, prawie zapomniałem. Trzeba zrobić tak, żeby przednia szyba zawsze była czysta. Zazwyczaj do mycia przedniej szyby używa się wody. Ale w zimie woda szybko zamarza na szybie i zamienia się w lód. Dlatego musimy użyć czegoś innego. Może umyć szkło sokiem? Jest pyszny i zdrowy. Oczywiście jest przydatny, ale tu nie pasuje. To może gorącą herbatą? Nie, gorącej herbaty najlepiej się napić w drodze. Umyć szyby nią się nie opłaca. A co powiesz o takim spryskiwaczu? A to jest to, czego potrzebujemy. Ten płyn nie zamarza i doskonale czyści szyby w każdą pogodę. To wszystko. Teraz jesteś gotowy do zimowych podróży. Nie przegapisz żadnego wydarzenia. Nie spiesz się, kolego. Oto twój znak specjalny. Ten znak jest potrzebny do tego, aby inne samochody wiedziały, że masz specjalne opony i że z pewnością będziesz trzymać się drogi. Powodzenia! Bądź uważny na drodze. Teraz autobus zawsze pomagał mieszkańcom miasta, śmiało wyjeżdżając na trasę.
bez względu na silny mróz i opady śniegu. Na zawsze zapamiętał, że do zimy trzeba gotować się wcześniej. Bibi ratuje zapominającego minivana. Znajomcie się, to jest minivan. I ma jedną cechę. Jest bardzo zapominający i trochę nieuważny. Często zapomina o ważnych rzeczach. Na przykład jeździć do myjni lub zdawać inspekcję techniczną. Czasami zdaje sobie sprawę, że coś zapomniał. A potem może i o tym zapomnieć. Ojojoj! Cóż więc? Czas zadzwonić do Lawety i udać się do warsztatu. Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da. Maliowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i już wszystko jest w porządku. Ho, ho, tak więc, co ci się stało? Minivan powiedział, że jechał po mieście. Ale nagle na drogę wyskoczył pieszy. Ojojoj. Naprawdę chciał zwolnić, ale koła zdawały się nie być posłuszne. Stracił kontrolę i wpadł do ogrodzenia. O! Minivan powiedział, że nie rozumie, co się stało. Ale pamięta, że przed wypadkiem usłyszał dziwny skrzyp. No dobrze. Zaraz zobaczymy. Już rozumiem, czemu tak się stało. Trwa wiosna, a ty nadal jeździsz na oponach zimowych. To dlatego usłyszałeś skrzypienie. Kolce z opon porysowały suchy asfalt. Opony zimowe, które mają kolce, używają cieńszej gumy. Dlatego nie mogłeś od razu zahamować. Straciłeś przyczepność. I opona pękła z tego samego powodu. Aha. No dobrze. Nie martw się. Teraz zmienimy twoje opony i wszystko będzie dobrze. Najpierw musimy zdjąć koła. Do tego potrzebujemy specjalnego klucza. Dzieciaki, jak myślicie, którego klucza potrzebujemy? Może tego? Cóż, za pomocą tego klucza możemy otworzyć drzwi, ale nie odkręcimy nakrętek. A ten się nada? Aha. Ten klucz jest świetny do nakrętek, ale nie na kołach samochodu. Wtedy może ten. Tak, ten klucz jest idealny do tego zadania. No więc, stare opony usunięte. Zmieńmy je na opony letnie. Ho, 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 ho. Oj, dziwne. Nie mam dość nakrętek. Policzmy jeszcze raz. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Jedna, druga, trzecia, czwarta... Brakuje jednej. Gdzie ją mogłem zgubić? Może tutaj? O, znalazłem. Czas skończyć. O, masz również uszkodzoną ramę. Nie martw się. I to również naprawimy. I już. Rama jest na miejscu. Opony nadają się do sezonu. Możesz jechać. Minivan był bardzo szczęśliwy. Oczywiście wstydził się, że zapomniał o takim ważnym obowiązku, jak zmiana opon przy zmianie pór roku. Dlatego złożył sobie obietnicę, że nie zapomni o jesieni i przyjedzie zmienić opony do Bibi. Pa, pa, pa. Będę czekał.
Wygląda na to, że nasz minivan nauczył się lekcji. Teraz chętnie jeździ przez wiosenne ulice miasta. Nic go nie rozprasza. Nic nie jest niebezpieczne. Prawie nic. Ale to już inna historia. Jak Bibi odwiedził wystawę robotów. Pewnego dnia Bibi pojechał na międzynarodową wystawę robotów. Wsiadł w samolot i przeleciał do wielkiego miasta. Wow! Jak fajnie! Poproszę pański bilet. Proszę. Dziękuję, można przejść. Mechanik nasz, dziś usterce radę da. Maliowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i już wszystko jest w porządku. Robot to automatyczne urządzenie, które wykonuje operacje mechaniczne. Dziś roboty pracują w fabrykach, szpitalach, pomagają policjantom i wojskowym. O robotach kręcą filmy, animacje, piszą książki i piosenki. Wow! Nigdy nie widziałem czegoś podobnego. Dzień dobry, czym mogę ci pomóc? Jest tu tak wiele interesujących rzeczy. Gdzie polecasz iść? Tak. Minut rozpocznie się turniej szachowy. Robot szachista zaprasza wszystkich, którzy chcą zagrać z nim w szachy. Plac wystawowy numer 5. O, wow! To koniecznie trzeba zobaczyć. Dziękuję. Prawdziwy robot szachista. Jeszcze nigdy nie widziałem czegoś takiego. Zapraszam do zagrania ze mną w szachy. Szachy to gra planszowa. W szachach jest koń, król, oficer i inne figury. Tą grę wymyślili w starożytnych Indiach. Robot szachista był zdezorientowany i pogubił się w grach planszowych. Aby zagrać z nim w szachy, musimy wybrać odpowiednią grę planszową. Co mamy wybrać? Nam ta gra się nie nadaje. Domino? Szachista raczej nie umie w to grać. Tak, to jest to, czego nam trzeba. Bibi bardzo się starał, ale robot szachista to silny przeciwnik. Moja kolej? Po kilku minutach gry pokonał Bibi. Więc tak. Ale Bibi się nie złości. Przecież zagrać w szachy z robotem było bardzo ciekawe. Dzięki za grę! Jak tylko Bibi pożegnał się z robotem szachistą, jego uwagę przyciągnął dźwięczny głos. Uwaga! Na placu wystawy numer 10 jest zademonstrowany nowoczesny robot pomocnik. Robot pomocnik! Bardzo ciekawe! Jaki kierunek wybrać Bibi, aby zobaczyć robota pomocnika? Nie, to cyfra 1. Może być stosowana w elektrycznych zegarkach. Ale na pewno nie nadaje się. Liczba z dwoma zerami. To jest 100. To duża liczba. My potrzebujemy liczby 10. Dzieciaki, dzięki waszej pomocy Bibi znalazł właściwą drogę. Oho, jaki przydatny robot. Taki pomocnik bardzo przydałby mi się w warsztacie.
Dobra robota, kolego. Robiku, aport. Dobry, dobry robot. Bardzo mi się podobasz. Na wystawie było bardzo ciekawe. Bibi dowiedział się wiele przydatnych informacji na temat robotów. Pomógł robotowi szachiście i znalazł nowych przyjaciół. Ale czas wracać do domu. Jak fajnie, że odwiedziłem tę wystawę robotów. Z pewnością jeszcze nie raz tu się pojawię. Cześć, przyjacielu. Czy śledzisz już mój kanał? Jeśli nie, to kliknij przycisk subskrybuj, a staniesz się częścią mojej drużyny. Zrób to szybciutko. Szykujemy dla Ciebie kolejne fajne odcinki kreskówki. Daj łapkę, oglądaj dalej i baw się świetnie.